The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Czy się uda? Kurde, musiał się obrócić. Lewa. Łuka poroczne atrybuty. Odporności. Kolejny okruch gwiazdy. To mi się bardzo podoba akurat. Pięknie, piesek zdjęty. Przyszedł. Ampułka oczyszczenia. I kolejna ampułka oczyszczenia. Będzie. Dobra, nie jest sam, ale kumpla mogę łatwo zdjąć. Kurde, mogę prawie zaryzykować na idealną paradę. Okej, to chyba skrót, tylko fragment jasnego ergo. To jest chyba do odblokowania, tak mi się wydaje. O! Ale to... ale w drugą stronę do odblokowania. Okej, gdzie my jesteśmy? Aha, okej. Czy to faktycznie potrzebowało skrótu tak szybko? No, ja jestem pewien. No w sumie można minąć kilka starczy. Okay, tam większa. Pusto. To już sam ratusz pewnie. To ja, czy kruki też są marionetkowe? Dzień grecki, wydanie 1124. Będziesz moim przyjacielem? Wszyscy odeszli i zostałem sam. Okej, nie wiem, czy jest to do piska, że został sam. Ale jestem trochę ciekawy, kto to napisał. Tutaj, tylko tutaj. Ambicje pana Veniniego, który pragnął stworzyć wesołą policyjną marionetkę, maskotkę dla ratusza, nie ziściły się. Chęć stworzenia przyjaciela obywateli sprawnego w zwalczaniu przestępców funkcjonariusza miała godną motywację, okazała się jednak przesadna. Przeładowana bateria nowej marionetki policjanta nie wytrzymała obciążenia, co doprowadziło do szeregu eksplozji, awarii i poważnych uszkodzeń ciała. Rada miasta zaleciła pozbycie się marionetki, argumentując to faktem, że jej wygląd budzi strach wśród mieszkańców. Pan Venini i podatnicy zaprotestowali jednak, niwecząc plany radnych. Marionetka wciąż czeka porzucona na tyłach ratusza, aż tocząca się sprawa sądowa dobiegnie końca. Pewnie to będzie boss, a sam opis trochę mi śmierdzi sneregiem do inspektora Gadżeta. To ciekawe, marionetka ta spełniała część swoich funkcji maskotki, nawet gdy pozostaje bez opieki. Upodobały ją sobie zwłaszcza dzieci, na których zabawę najwyraźniej reaguje i odpowiada. Obyśmy trupów dzieci nie znaleźli obok niej. Sprawdziło to niestety napływ dzieci nędzarzy do ratusza, które stały się wielkim utrapieniem dla gości. Rada miasta rozważa obecnie pokazywanie marionetki jedynie w wyznaczonym czasie, aby ograniczyć liczbę takich wizyt. Tam są dwie opcje, albo ta marionetka jest gdzieś tam, albo to jest ta marionetka. Ona nie trafiła, ale... Nie potrafię się tak źle.
tyłu, do tyłu, stamina, stamina. Wygrałem staminkę. To jest ciekawe, bo to jest jakby, nie ma głowy. Jakim cudem to widzi, gdzie jest? Nie, idealna parada. Jest! Rzekam. Katalizator paśnie, okór gwiazdy i fragment słabego ergo. Spoczy. Oj, to chyba była jednak ta marionetka. Oh no. No survivors here. What do we do? Just... give her that baby puppet? O jeny, to jest do tego? Ja cię sunę, no chyba se ja jak ktoś robi. To jest do tego questa? Wspomnienia. Zepsuta marionetka dziecka, pokryta ranami, zepsuta marionetka została porzucona w ogrodzie ratusza. Luksusowy produkt, którym bawiło się kiedyś dziecko z bogatej rodziny, nie wiadomo gdzie znajduje się właściciel tej marionetki. Jeśli, no patrząc po tym, co robiła ta wielka marionetka tym ciałom, to byłbym naprawdę zdziwiony, gdyby właściciel bądź właścicielka jeszcze w ogóle miał to ciało. Czytaj, gdyby to ciało jeszcze w ogóle istniało. Dobra, jolo. Tam możemy się wrócić później. Nice, idealna parada. Bułka odporności. Dobra, nie odtaję kolejnego Stargazera. Co w sumie nawet dobrze, bo... gdyby tak szybko się pojawił kolejny, to byłbym trochę... zdziwiony. Mamy za to skarb. I... myśl odsiewnie. Ale nie powiedz mi, że to nie wygląda jak myśl odsiewnia. To prawie krok na krokę. Co jest tutaj? Amulet niszczyciela marionetek. Zwiększa obrażenia zadawane marionetką. Amulet, w którym... Miażdżyć. Marionetkowy kat nie znał i nie rozumiał swego znaczenia, lecz i tak wypełniał rolę. Okej. Okay. Ciekawe, jak bardzo to podbija obrażenia. Zjawa. Użyj okruchu gwiazdy przy zewie szczeliny obok obszaru bossa, aby przyzwać zjawę. Pomoże ona twojemu bohaterowi w walce z tym potężnym przeciwnikiem. Aha, czyli to jest ten... to jest ten zew szczeliny. Czy coś. Ale no kurde, wygląda jak myśl od siebie. No zobacz, no może nie z góry, bo tutaj widzę, że... wiesz, nie, no dobra, z góry też. No patrzcie. No autentycznie. Myśl od siebie. Jedyna różnica jest tylko taka, że to nie jest, że to jest taka, powiedzmy, nie wiem, plastikowa, może porcelanowa, a nie kamienna misa. Ale poza tym, wygląda fajnie. To co? Boss. Z jaką siłą myśmy to właśnie otworzyli. Nie drzej mordy. Kurde, really? Bo blisko. No przecież przyznałem, może nie unik, tylko przyznałem paradę. Oh.
Halo, tak, przecież to jeszcze nie niszczy broń! Muszę teraz pod... To. Znikamy. Jak to mogę tak zepsuć? Może się zabrać, rozprasza. No i to niestety długo nie potrwało. Jak ja to mogę tak zepsuć? Nie wierzę! Dobra, pomimo całości ta zjawa jest nawet pomocna. Więc spróbuję ją przyzwać jeszcze raz. A to jest ostatni raz, bo nie zamierzam się wypstrygać ze wszystkich tych powtórów na tym bocie. No, kurde, się zapatrzyłem na zjawę. Minus ten marionet tego bossa jest taki, że on jest obszarowy, więc to jest za blisko tej zjawy, że ja to mogę obejrzeć. Tutaj mogę go obszarować. Dobrze. Dawaj, wykorzystać obrazy. Jeden cios! Jest! Padł! Jest! Dobra, czyli do 4 razy sztuka. Co po prawdzie przeładowany akumulator, ergo złonego bohatera, rdzeń, kwarc i mała marynetka. Okej, po prawdzie z pomocą zjawy i za drugim razem ze zjawą, a ogólnie za 4 razy do bossa, ale udało się. On tak naprawdę nie był trudny, bo widać było bardzo ładnie, bardzo dokładnie było widać, kiedy on blokuje. Czy wróć, kiedy blokuje, kiedy wypada użyć bloku. Więc dobra. Za chwilę teleportujemy się, myślę, do hotelu i ulepszamy naszą postać. No, poza faktem, że jeszcze możemy to zrobić teraz. Więc dobra, co tam nam tutaj powypadało? Po pierwsze to ergo złamanego bohatera. 5000 ergo, tyle samo co za tambor majora. Ergo pozyskane od porzuconego stróża, emanuje olbrzymią mocą, tak rzadkie ergo, dobra, to może to jest to samo. Stróż uległ wypaczeniu i zniszczeniu wskutek pragnień dorosłych, nigdy jednak nie zapomniał o dzieciach, które uważały go za przyjaciela. Okej, czyli to była ta marionetka, o której było wspomniane, co lubi dzieci. Nie ta małpo podobna. Aż mnie to ciekawi. Co się takiego stało właśnie? W sensie, co wywołało tę Bloodborne'ową plagę w tym miejscu? Przeładowany akumulator, część rdzenia ręki Legion. Centralny rdzeń porzuconego stróża. Ugieni lub z pomocą maszyny rzemieślniczej Veniniego można stworzyć rękę Legionu o potężnej mocy. Plan stróża krackiego ratusza ostatecznie się nie powiódł. Stróż, którego akumulator się wybrzuszył i potwornie wygiął mu plecy, stał się rozjuszonym sędzią przeczesującym bulwar Elysium.
Dobra, jeszcze mi tutaj coś chyba wpadło. Tak, mała marionetka drewnianego oficera. Niekształtna zabawka wykonana z ociosanego i pomalowanego kawałka drewna. Ma formę dziwacznego garbusa, ale została wykonana bardzo starannie. Zimą porzucone przez dorosłych dzieci wyrzekły się swego dzieciństwa, by tylko przetrwać. Wiosną uszkodzona policyjna marionetka towarzyszyła pogwizdywaniom dzieci i przypominała im o śmiechu. Latem dzieci wystrugały z drewna i pomalowały skradzioną farbą Murphy'ego. Jesienią Murphy otrzymał Murphy'ego w prezencie i nigdy się z nim nie rozstawał. O kurde, to była ta marionetka, o której wspominał ten ziomek. Nie powiem, jestem troszeczkę zdumiony. Okej, tutaj nic nowego. Amulety, które mam, to mam. Tutaj też nic nowego. Łapy Legionu jeszcze nic nowego. O właśnie, rdzeń. Część rdzenia napędu P. Kluczowa część, która może aktywować napęd P. Aktywowanie napędu P pozwala wyposażyć kwarc. Napęd P to kwintesencja rzemieślniczego geniuszu Geppetta. Skonstruowanie takiego urządzenia wymaga naprawdę rzadkich komponentów. Okej, ale co daje ten napęd P? Bo już któryś raz jest to wspomniane, między innymi, bo też to wspomniane tutaj. Tylko właśnie ciekawi mnie, czym jest ten napęd P. Ale dobra. Tą całą miejscówkę będziemy w kolejnym materiale dopiero zwiedzali. W tym wróćmy do hotelu. Jeszcze tak na koniec. Kurde, my się cofamy, my się teleportujemy do tej rzeczy prawie jak postać w Demon's Souls, w tych nowych. W tym remasterze na PS5. To mi się nawet podoba. Gramofon ze względu odtwarzania płyt. O, proszę. Czyżby znajdźki? Na to wygląda. No pewnie też zapewne są objęte prawem autorskim, więc żeby ten film nie został zdjęty, no to pewnie nie będę mógł w ogóle ich pokazać. Welcome to Hotel Prod. How may I be of service? Welcome to... Kupić też nie ma nic nowego. Dobra. Czy tutaj ta właścicielka coś powie That nowego? Sounds very dangerous. Geppetto usually isn't so reckless. The pain of his grief may be clouding his judgment. I shouldn't have said that. You and Geppetto are always welcome at this hotel. Geppetto's room is on the second floor. You can stop by whenever you like. Jaka żałoba. People have no idea so many secrets are buried in Krat. Thanks for keeping me company. What are you curious about? I see you're here. That means you can lie. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. If you have any questions, ask my butler, Polandina. Okej. Okay. Czy nie wiem, dlaczego jest Polandina? Po prostu Polandina powinno być. Tam nie Polandina, tylko Polandin. Ale kto wie, może jakiś błąd tłumaczenia. That book reminds me. Have you ever heard the fairy tale about a mischievous wooden puppet? All of Krat knows the story, all because of someone who loved that story more than anyone else. But this is strange. I do not recall who exactly was that someone. Ja chyba wiem. That book reminds me. Have you ever? Dobra, to jest oczywiście nawiązanie do książki właśnie, czy raczej do tej historii Pinokio.
na której jest bazowana cała ta gra, ale jest to też przede wszystkim nawiązanie do... Czy to jest to powiedziane, że ktoś się tym konkretnie sugerował i tym kimś był oczywiście jak sam Geppetto, który właśnie, pewnie bazując na tym, stworzył takie, a nie inne marionetki. Dobra, co mi powiesz o tym rdzeniu? I picked up traces of high-powered energy originating far away. That's one mystery solved. Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Vanini is the expert when it comes to Legion arms, but I'm pretty sure I can make one. The puppets get fried easily by electricity. If you use an electric Legion arm, it'll make your life easier. Fulminis. O i proszę, mamy tutaj Ronsie. Gdzie to jest? A, to jest naprzeciwko, okej. Okay. Maszyna rzemieślnicza Veniniego. Zmieni rękę Legionu. Mamy sznurek. I mogę zmienić na Fulminisa. Lżejszy. Oczywiście stalowa ręka jest najlżejsza. Ale Fulminis myślę, że może być fajny. Zwłaszcza, że ma największy atak, jeśli chodzi o ten. No plus tej ręki rzadko używam. Fulminis. Ręka Legionu, w której zmagazywana jest potężna elektryczność. Ręka gromadzi elektryczność i pozwala razić nią wrogów. Błyskawice od zawsze były postrzegane jako symbol boskiej władzy i gniewu. Teraz gniew Boga stąpił na ziemię i służy do gromienia stalowych potworów. Okej. Okay. I przynosi ładunek. Pozwala na ruch przy ładowaniu elektryczności. Ciągle sypiąca się z rąk iskry zadające obrażenia przy ładowaniu elektryczności zwiększa maksymalny poziom naładowania. Wygląda naprawdę spoko. Okej. Okay. No tak, tutaj nie mogę, musiałbym to tutaj wytestować, ale zobaczmy. Jak to działa. Okej, okay, maksymalnie 3 sekundowe naładowanie. Sekundowe naładowanie, a potem możemy walnąć kulką chyba, taką się daje. Zobaczmy. Raz, dwa, trzy. A nie, to jest taki po prostu strzał przed siebie elektrycznością na takim dość małym obszarze. Ale lepszy rytm niż nic. You're going to the factory to save Mr. Vanini, right? He's the richest man in Krat. A little eccentric maybe, but a good person. I heard he went to shut the factory down. I hope he's safe. I wouldn't want to lose my best customer. Ej, a mam takie pytanie. Potrzebujesz tego topora? Bo ja bym z chęcią go sobie przegarnął. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Ok, no broń nie mam co montować. Przerobienie rękojeści. Też nie mam co. Mógłbym natomiast ulepszyć broń. Głównia miecza przeznaczenia. No w sumie z tej teraz korzysta, więc czemu by nie. Za dwa. O! Myślałem, że za trzy, a za cztery. Okej, okay, szkoda. No wydam do rozmowy. O Venini. Mr. Venini is the richest man in Krat. His company manufactures most of Krat's exports. He's... peculiar, but a good-hearted man. Even though he's rich, he treats every employee with respect. I heard he went to shut the factory down. I hope he's safe. Dobra, to już wtórka. Dobra. To tutaj pogadamy. Ja cię sunę, ile tu jest broni, kobieto! Dawaj mi te miecze! No i te, których nie mam. Ale nie da. Za proste by to było. Dobra, Geppetto ma być na drugim piętrze. Zobaczmy, czy nasza koleżanka tutaj coś powie. You saved Geppetto.
Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait to see you. I'll use my power to help you. Okej. Ile mogę wydać punktów? 6 aż. Dobra, myślę, podbijemy sobie tutaj to wszystko do 10. Do 10. I co? Witalność. Wigor. Czy potencjał? Myślę, że wigor. Bardziej niż brak. Chociaż czekaj. Tu już 20%. Dobra, to jednak witalność. Ale w ten wigor też będę musiał w końcu zainwestować. Szczerze, myślę, że teraz będę się skupiał bardziej na tych trzech. Na potencjale, wigorze i witalności. Chodzi głównie na wigorze i tym. Na wigorze i na witalności. Dobra, w sumie mam, powinienem mieć jeszcze w zapasie jakieś te. Jakieś ergo. 3 za 100. 1 za 300. Dobra, ile potrzebuję na kolejny level, żeby nie przegiąć? Okej, już przegiąłem. 1400. Dobra, ile mi daje to ostatnie? Kolejny 1000. Okej, może wystarczy na 2 punkty. Już trochę wątpię. No, pokaż. Okej, nie, wystarczy. Spoko. No to 2 punkty wigor, żeby zwiększyć nasz zapas energii. No i dobra. To na sam koniec, myślę, udamy się do Geppetta i pogadamy sobie z nim. Pytanie, gdzie on będzie. Kurde, ale ambient jest niesamowity. Tutaj? Yep. Jest Geppetto. What on earth is that? Ja tego mogę użyć? Okej, panie stary, powiedz mi, co to jest. You've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back. Please, go save him and shut down the factory. Pea organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Okej, okay. Napęd P. Użyj miejsc napędu P, aby uwolnić ukryte zdolności bohatera. Umieść kwarc w mieście napędu P, w miejscu, nie mieście, aby aktywować odpowiadający mu efekt. Umieszczając kwarc we wszystkich miejscach jednej grupy, uzyskasz dla niej efekt synergii. Za każdym razem, gdy aktywowane zostaną efekty synergii dwóch grup, odblokowuje się kolejny etap. W kolejnych fazach rozbudowy napędu P uzyskasz bardziej zróżnicowane efekty. Okej, okay. Faza pierwsza, faza... druga. Dobra, może ogarnijmy fazę pierwszą, potem fazę drugą. Mam 2 sztuki kwarcu. To zobaczmy, co mogę tutaj wysadzić. Wydłuża czas dostępnego ogłuszenia. Zwiększenie ogniw pulsu. Łączony unik. I dodatkowe punkty baśni. Kurde, wszystko jest dobre. Ale jak najbardziej, chwilowo najbardziej boli mnie brak tych estusów, więc...
jeszcze takie coś mogę wpakować. Okej. Okay. Ładowanie Legionu podczas eliminacji! Nice! Zwiększenie szybkości negacji wytrzymałości. To jest takie sobie. Ładuje baśń, gdy wykonasz udaną, doskonałą gardę. Takie okej. Okay. Obniża zużycie energii przy atakach ładowanych. Tak pośrednio. To jest naprawdę spoko. Przedmioty. Zwiększa efekt oddania zbiornika, zwiększa ilość RG zdobywanych przez eliminację przeciwników. O, to będzie też dobre. Zwiększa limit posiadanych przedmiotów jednorazowych, no to mnie aż tak nie boli. Zwiększa limit posiadanych przedmiotów do rzucania. Kurde. A tutaj co jest dalej? Poprawia odzyskiwanie gardą, gdy atakujesz przeciwników. Ej, też dobre! Obniża obrażenia otrzymywane przy unikach. Obniża otrzymywane obrażenia, kiedy ogniwe pulsy są rozładowane. Też niezłe. Zwiększa ładowanie rozładowanego ogniwa przy śmiercionośnych atakach. No, też fajne, ale rzadko mam rozładowane ogniwa, kiedy taki atak wykonuję. Poprawia atak ogłuszeniem, atak śmiercionośny, atak baśniowego kunsztu i zwiększa czas trwania ogłuszenia u wroga. No, ze wszystkiego co tu jest, to wolałbym wykorzystać ładowanie Legionu, bo w miarę często z tego korzystam. Drugie miejsce. A, dobra. Czyli nie mogę z jednego drzewka wrzucić tego samego do tej samej umiejętności. Okej. Okay. To tutaj. Zwiększa ilość RG za eliminację, czy może ładowanie. Nie, czekaj, ładowanie pulsu. Obrażenia, uniki. Garda. Gdzie to było? Tu. To jest ładowanie baśnią. A dobra, to mnie aż tak nie boli. Dobra, no to wzrost erga za przeciwników w takim razie. Aha, dobra i i teraz dopiero mam tę synergię. Że mam więcej tych ogniw pulsu. Dobra, czyli muszę oba dwa kwarce na to wydać. Dobra, ile to jest łącznie? 8. 12, 16, 20 umiejętności. A ile kwarc są to potrzebne? Tutaj 20, 32, 44. Jeśli dobrze liczę, to 58 sztuk kwarcu jest mi potrzebne, żeby wykupić wszystkie ulepszenia. Ciekawe, czy w ogóle da się zdobyć tyle tego kwarcu. I to służy do tych ulepszeń, tak? Aktywuj napęd P. Zmień kształt? Nie zapisano wspomnienia kształtu. W jakim sensie wspomnienia kształtu? Czy to mogę jakieś sejwy postaci robić? Tak to trochę zabrzmiało. Dobra, no z tym na razie nic nie zrobię. Więcej. You can get from City Hall to the factory with the key I just gave you. The city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? W ogóle go nie znam. Ask me any questions and I'll fill in the gaps. Dobra, dawaj. Najpierw Venini Works is the puppet's main base. It's a factory where they manufacture more of themselves. Venini himself went to stop them, but I'm worried. He's an industrialist, not a fighter. Rescue Venini and shut down his factory. That will deny the puppets their reinforcements. Ale dalej będą się spełnić, więc jakoś to trzeba będzie wytłumaczyć. The cathedral is famous for its wise and kind archbishop, Andreas. He offers sanctuary to countless refugees there. The thing is, I've lost touch with him. Perhaps no news is good news, but I'm a suspicious sort. And if the puppets push towards the cathedral, it could be devastating.
Go save the Archbishop and the refugees before it's too late. Okej, czyli mamy dwa questy. Czekaj, czy będą cztery łącznie. I don't know what's happening in the Malam district. The Black Rabbit Brotherhood seized the neighborhood. That's all I know. It was always a run-down neighborhood, but it's descended into anarchy, or worse. I'm hearing rumors of monsters rampaging through the district. Those poor people. They need your help, son. Rosa Isabel Street is a stronghold of the puppets. It's a hunting ground where the most dangerous puppets roam. I believe it's the epicenter of the puppet frenzy. After all, I detected the strongest wave of ergo there. Especially for someone as precious as you. It's a perilous place. And when you walk a dangerous path, my son, it's best to take it one step at a time. Okej, czyli chyba mamy też w sumie kolejność lokacji nam pokazaną, żeby najlepiej iść najpierw do wytwórni, potem do katedry, potem do dzielnicy, a potem na ulicę. Rosy Isabel. Dobra, czyli mamy na razie trzy questy. Pomóc wytwórcy, pomóc arcybiskupowi i pomóc biedakom dzielnicy i w takiej kolejności też będziemy je wykonywali. Bo to literalnie prosto w twarz powiedziała nam to gra, żeby w takiej kolejności to... dobra. Okej, czyli tam jest Rosa Isabel. A jeszcze ten klucz, zanim go wykorzystam. Gwizdaj mu. Będzie tfu, muchu, komarze. Klucz na dziedziniec krackiego ratusza. Otwiera dziedziniec krackiego ratusza pod wytwórni Weniniego. Wenini, właściciel fabryki, podróż tych samotnych grobów, dzisiaj jest zamknięty. No tak, wciąż nie wiadomo, czy zdołał przeżyć. Dobra. Mamy tutaj jeszcze dwoje drzwi z tego co. A nie, czekaj, to jest takie jakby bardziej okno. Jest kot. Ej, no serio, ja ci tylko pogłaskać chciałem. Okej, okay, tu jesteśmy nad nią. Ha, i to tyle. Okej. Okay. Czy tam o dziwo jest. Te jedyne drzwi, jakie są tutaj zablokowane, a reszta jest. Pewnie tam dalej. Jestem ciekaw, czy. Na pewno jest foldemage, przecież nie ma bota, żeby nie było foldemage. Musi jakiś być. Dobra, to co, na razie teleportuj. O ej, ale fajne, patrzcie, jeszcze pokazuje mi, gdzie mogę co oddać. Dobra, mówiłem, że miał być na koniec z Jepetem, ale może jednak oddajmy to na koniec. Bo też naprawdę ciekawi mnie, co się tutaj od Janie Pawli. W sensie, znaczy dobra, ja zakładam, że pewnie się może okazać coś takiego, że my przyjdziemy, ale już będzie trochę za późno dla tej kobiety. W sensie ona już jakby, już jej pewnie oczy zarosły i nawet nie rozpozna, że trzyma marionetkę. Zniknąłem. Dzidujemy, bo te marionetki nie powinny w ogóle za mną pójść. No bynajmniej nie aż tak daleko. Okej, widzę, że ten to był taki mini boss. Tutaj nie ma. No i jedziemy tutaj. Pogadajmy. You found her, kind one. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. There, my baby. I missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? Okay.
That's right, kind one. You granted me my only wish. My sweet Elena. We're going to be happy now. Thank you so much, kind one. Please accept my heartfelt gratitude. Okej. Okay. Nagrania, które zdobywasz podczas rozgrywki, można tworzyć z gramofonu. Możesz sobie wyznać nagrania, aby zdobywać człowieczeństwo! Aha. Okej. Okay. Trochę mnie to teraz zdziwiło. Okej, okay, dobra. Zwykły test. Czy jak zeskoczę z tej wysokości, to czy dostanę obrażenie? Tak, okej. Okay. Czy tak jak sądziłem, full damage jest. Dobra, to ja lecę do hotelu. Posłuchać sobie tego nagrania, bo jak wspominałem, pewnie jest chronione prawem autorskim, więc nie mogę pójść tego na nagraniu. Ale spróbuję wam pokazać ewentualne skutki przesłuchania ów nagrania. Tak więc, Danibiki, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Cześć!